Inflacja w Polsce po raz pierwszy od lutego niższa, a nawet poniżej prognozowanych wcześniej wskaźników. Główny Urząd Statystyczny poinformował dziś, że w listopadzie wyniosła 17,4% rok do roku wobec danych z października, kiedy to informowano o poziomie 17,9%. Czy społeczeństwo odczuło to w swoich portfelach? Zdania są podzielone. Drogo jest cały czas, ale umiarkowanie też jest, bo na jedne artykuły spadła, na drugie podniosła się, także myślę, że trochę się to wyrównało. No. A na czym pani zauważyła spadek cen na przykład? No nie wiem, no jarzyny może są tańsze, nie? No nie wiem. Trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, tylko jak tak kupuję, to widzę, że coś tam mało co, ale coś tam jest, no. Także się to powoli wyrównuje, a drogo zawsze było o tej porze roku, no to jest już normalne. Wręcz przeciwnie, bo przecież chleb, najważniejszy chleb, maleńki chleb z lnem, kiedyś płaciłam 3 zł, teraz płacę 7 zł. To spora różnica. To spora różnica, tak. A co jeszcze pani, tak, pani zdanie, w pani odczuciu kosztuje najwięcej teraz? No chyba spożywcze, najbardziej się na tym skupiam, na tym i na lekach. Ja mam inne priorytety niż ceny. Po prostu idę, płacę i zupełnie mnie to nie dotyka, wie pani. Także ja się nie denerwuję cenami. Co będzie, to będzie. A lepiej nie będzie, przynajmniej nie w ciągu najbliższych miesięcy. Bo mimo zmniejszenia dynamiki wzrostu inflacji, gdyż tak zdaniem ekonomistów trzeba nazywać spadek, o którym poinformował dziś GUS, inflacja dopiero w nowym roku może boleśnie dotknąć Polaków. To w konsekwencji zmiany taryf energii elektrycznej czy prawdopodobnego powrotu pełnego VAT-u przy cenach paliw, co niestety może spowodować, że spadek inflacji nie będzie kontynuowany. Jeśli spojrzymy na przykład na raport ten listopadowy Narodowego Banku Polskiego, no to okaże się, że rzeczywiście tam, w tym scenariuszu najbardziej prawdopodobnym zdaniem analityków, powinniśmy nie przekroczyć granicy 20%. Natomiast te scenariusze, które są nieco mniej prawdopodobne, ale też uwzględniane przez tych samych analityków, mówią, że możemy właśnie dosięgnąć nawet poziomu ponad 26%. Zatem z pewnym niepokojem patrzymy na początek nowego roku i decyzje wszystkich tych regulatorów, którzy mają wpływ na kształtowanie się cen administracyjnych. Niestety pierwsze, z czym przyjdzie zderzyć się już w pierwszych dniach stycznia, to ceny na stacjach paliw. A to z kolei wpłynie na ceny pozostałych produktów. Paliwo generuje koszty pośrednie, więc jest elementem ceny finalnej wszystkiego, co kupujemy. Polski rząd natomiast zapowiedział, że w walce z inflacją, a co za tym idzie kryzysem, przedłużony zostanie 0% VAT na produkty żywnościowe. Przedłużamy tą ochronę. W przypadku pozostałych grup rozwiązań tarczy antyinflacyjnej będą stosowane te rozwiązania, o których pan premier powiedział, czyli tarcze energetyczne, tarcza gazowa, dodatki ciepłownicze, ochrona osób, które ogrzewają swoje mieszkania, ciepło z rekompensatą, limity cen energii, limity przymrożenia, zamrożenia cen energii, cen gazu. Budżet, który realizujemy w tym roku i który będziemy realizowali w roku kolejnym, w roku 2023, to jest budżet bezpieczeństwa. Budżet bezpieczeństwa Polaków. Przez co rząd rozumie kontynuację programów społecznych i socjalnych. Dzięki obniżeniu stawki VAT na żywność do 0% wedle wyliczeń rządowych w portfelach Polaków zostało od lutego ponad 7,5 miliarda złotych. Warto podkreślić, że inflacja bazowa wciąż pozostaje w trendzie rosnącym, a to około 11,3%.